Jak poznawać Trójcę Świętą? Ewagriusz mówi: Trójcy Świętej nie da się zobaczyć ani przez ogląd bytów cielesnych, ani przez kontemplację bezcielesnych. I w ogóle nie zalicza się jej do jakichkolwiek rzeczy. Pozwala się ona poznać duszy z łaski. I można by dodać, tylko z łaski. Stworzenia powstały przecież z niczego, natomiast Trójca Święta jest istotowym poznaniem niezgłębionym i niepojętym. I można by dodać jeszcze jeden cytat, który mówi: poznanie Trójcy Świętej w odróżnieniu od poznania stworzenia nie jest przypadłościowe, to jest takie pojęcie filozoficzne, lecz istotowe i dlatego, to jest najważniejsze, pozostawione niezależnej decyzji Boga. Nie wiem, czy to nie jest zbyt skomplikowane. Chodzi o to, że sam Pan Bóg decyduje, komu się objawia jako Trójca. I objawienie Trójcy zawsze pochodzi z łaski Bożej. To jest podobno mocne, a niektórzy mówią najmocniejsze doświadczenie. Mieć objawienie Trójcy Świętej. Nie wiem, czy wam tego życzyć. To jest naprawdę mocne. Oczywiście życzę wam jak najlepiej, ale to już niech sam Pan Bóg decyduje, komu objawia się jako Trójca.